Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battle Brothers, gdzie gramy ostatnim Legionem. No dobra, tak przyglądałem się mniej więcej. Na razie wszystko chyba jest tutaj ok. W mieścinie zastanawiałem się nad tym mieczem takim szlacheckim, ale nie wiem, czy tego się nie da gdzieś zdobyć. Ja bym z ciekawości poszedł tutaj, bo mamy dużo narzędzi, żywności i zobaczył na tą lokację, bo już bardzo długo wędrujemy w tym kierunku. Co prawda tu nie ma żadnej w tym momencie żadnego questa, żadnego zadania do wykonania. Zastanawiam się tylko, czy czasem psa nie kupić. 200, 378, to na to jedno wychodzi. Żeby takiego piesiora gdzieś kupić. A kto mógłby piesiora nosić ze sobą? Czy my w ogóle mamy jakieś psy na ostatnim Legionie? Bo to czasami tyłek ratuje taki piesior. Mamy jeden. Harkot ma swojego psa. Komuś chyba zginął pies, ale już nie pamiętam komu. Albo może to nie tutaj było. To możemy mu kupić po prostu tą kolczugę lepszą i żeby nie wydawać tyle kasy. Takie możemy kupić. Gdzieś ty masz z tego swojego piesiora. Gdzie on to jest? O, będzie troszkę bardziej taki, no, trudniejszy do załatwienia. Dobra, możemy iść tutaj, sobie przejdziemy po prostu, zobaczymy, co tutaj jest. Może coś po drodze jeszcze ciekawego napotkamy. Przy okazji tak musimy się trochę podleczyć, więc zanim tam dojdziemy, to może częściowo się podleczymy. W końcu, jak żeśmy tyle za tą mapę dali, to może trzeba zobaczyć, co to jest. I po drodze coś mamy. Viper's Den. Marksman Raider's Leader. A to może by warto z tym zrobić porządek. Może na tym liderze się coś da zdobyć ciekawego. Jaką my mamy tutaj... Ty jesteś troszkę jeszcze ranny. Wszyscy mają duże tarcze oprócz ciebie. Bieraj dużą tarczę. Nie wiem, czy powinniśmy zmiany robić w tym momencie, ale... A właśnie, czy brać dwuręcznych? To jest właśnie pytanie. Bo będą do nas strzelać na pewno. Może wy sobie dacie radę, żeby tam tych wszystkich pozałatwiać. Ciebie bym tylko wymienił, tylko na kogo? Na Solskiego. Ty też dobrze by było, żebyś awansował. No nie, to na razie musicie się podleczyć. Dobra, no zobaczmy. Cusik może się uda tutaj. Czy wszyscy, nie pamiętam, czy wszyscy mają bronie takich, jakich powinni mieć. Flamemastery. Ty nie masz mastery, ty nie masz mastery. Ty masz tak. Ty masz tak, tak, tak. No dobra, to wszyscy raczej mają wszystko, co powinni mieć. Jeszcze tylko zastanawiam, gdzie jest... A, Kruszas. Manuel powinien się troszkę tutaj też kształcić, tylko jest ranny. Więc na razie zostawmy go. Szukam jeszcze jednej postaci. Ale jestem ślepy, a jest. Ty zostałeś dwuręcznym jakimś dziwnym trafem? Tak. Dobra, tyle chyba mamy w tym momencie. Kogoś musimy i tak zatrudnić, ale to może nie teraz. Dobra, spróbujmy, tylko nie w nocy. Weźcie się chwilę tutaj, rozbijcie obóz. Za dnia spróbujmy. Dobra. O, setny dzień mamy. 100 lat, 100 lat, zaśpiewał kapitan. I do boju. Dobra, gdzie jest lider? Rider, o tego, ten mi się nie podoba z tym czymś.
To lider jeszcze nie ma. 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On się gdzieś tam kryje. Dobra, poczekajmy, co oni tu zrobią. Nie mają kuszników, to jest przynajmniej tyle dobrze. Ło. Dobra. Poczekaj jeszcze chwilę. Dobra, jest lider. Czy ten się już ruszył? Nie, on pewnie nie będzie się chciał ruszyć. Ja bym tego załatwił, kurczę. Nazir. No. Trochę kiepsko. Dobra, ludzie. Tarcza i czekamy na nich. Nie będziemy się wysuwać do przodu. Ty możesz ewentualnie obejść, ale później. Na razie nie będziemy tutaj kombinować. Ty masz jeszcze psa? Nie, to jest twój pies. Tylko czemu tu jest taki, powinien być biały? Ty sobie podejdź wyżej tu. Dobra, tam nie będę strzelał, ale może tego tutaj byśmy trochę uszkodzili. O, pięknie. Tamtego zresztą też dobrze. Agar. O, właśnie o to chodziło. Żeby trochę tych przerzedzić, bo oni są tu niebezpieczni z tymi takimi dużymi brońmi dwuręcznymi. O, rany. Ale się rozrzucali nagle wszystkim. Tiberius dostaje. Wszyscy w Tiberiusa walą. O jejku. Może miał urodziny i mu rzucają prezenty. No dobra, to czekamy. Ten jest groźny? Nie poszedł jednak do przodu. Się boi. No tak się boi. A, tutaj nie możesz go za bardzo ten. 28% zwiadowca. Poczekaj chwilę, niech jeszcze się ruszą trochę. Nazir w zasadzie możesz sobie zmienić na pikę. Ty poczekaj. Dobra, tamten będzie bronił. A reszta co? Reszta czeka cierpliwie. Ty możesz co najwyżej tutaj próbować atakować. Agar, masz go na widelcu? Masz. Dobra, niedużo mu brakuje. Dobra, Korbier. Poczekaj, zobaczmy, co on zrobi. A, zmienił to. No dobra. A może trafisz? Nie trafiłeś. Dobra, pałkę wyjął. Wszyscy się przestali już znęcać w końcu nad Tiberiusem, a nie, jednak jeszcze go lubią. No i bardzo dobrze. Zwiadowca, możesz tutaj tego w sumie atakować. O rany, overwhelm ma. Ty nic nie zrobisz, poczekaj chwilę. A, już zasłonił go. No proszę, ty jakbyś podszedł tu od góry, tylko... W zasadzie możesz tu podejść. A czy reszta skraca dystans? Myślę, że na razie nie. Poczekamy, aż oni tu wejdą sobie. Ty na razie też czekaj na chwilę. Agar, jakbyś tego załatwiła, bo on może wyciągnąć ten swój taki wielki ten. Wielkie coś. Bardzo dobrze.
Dobra, tak. I jeszcze go w łeb. Tak. I go w łeb. Tak. A, już się zmęczyłeś. No dobra. A, zmianka. Ciebie bym gdzieś tu zmienił. Idź se może tu na przykład. Ciebie na razie wolę nie wysyłać. Poczekaj chwilę. No, wszyscy lubią cię, Tiberius. Dobra, kogo można by tu wyhaczyć? Zwiadowca. W zasadzie to... Nie, ty możesz w tego dziabać. On nie ma tarczy. Nazir. Ojej. O! Bardzo dobrze, Matejko. Ciebie byłoby dobrze tutaj wysłać, ale to tak jeszcze trochę za wcześnie jest. Na razie poczekaj. Tu się boją goście podejść, ja też bym tu chyba nie podchodził. Chociaż jakby skrócić dystans, to mogłoby nie być źle. Xtreme powinien sobie poradzić. Ty możesz skrócić dystans solski tutaj. O, już tamten spękał gość. A reszta powoli może skracać dystans tutaj. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Korbier. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ciebie dać troszkę do przodu i czekaj. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tu nie bardzo jakoś. Ty się już spękali, ale... Zwiadowca, czy możesz przejść gdzieś tu na przykład? Wow, pięknie trafiłeś. Dobra, wkroczył do walki Infamous Main Rat. Zaraz mu damy w łeb, tylko niech się wszyscy ogarną. Dobra, ty możesz podejść tutaj. Korbier, ty jesteś chyba naszym tankiem, o ile się nie mylę. O, ten już zmyka. To łapać go dziada. O, nie mamy punktów ruchu już. No dobra. Tamten będzie uciekał. Tu mu zajdź drogę, Janusz. Masz jakiś sztylet? Masz. A, ten jeszcze jest gość. Tamten ucieknie, to mniejsza z tym. Okej. Dobra, tamten ucieknie. To mnie nie obchodzi gość. Natomiast tego można by, bo on ma jakąś tam zbroję. Oj, wiatr wieje. Czuję, że zaraz mi znowu prąd wyłączą. Bo dzisiaj wyłączają co chwilę i będzie tyle z nagrywania. Dobrze. Dobra, ty już możesz tam zostać. Ty zastaw go tutaj. Random down. Ty możesz... Tamtego już nie ma co ścigać. Dobra. Dobra, ile mamy minut? 14. Najwyżej będzie krótszy odcinek, jak mi prąd wyłączą. Dobra. Mamy kilka promocji. Coś zdobyliśmy ciekawego. Dużo łyżek.
srebrnych. O, 230, tylko fatik minus 30. I tu jakieś 90. No dobra. Niech będzie. A my sobie wędrujemy dalej. O, tutaj coś bardzo dużo chodzi. Undead. Necro Fallen Hero. A tu mamy nie wiadomo co. Nie wiem, czy on stąd nie wyszedł. Czyli tu będą undead w takim wypadku. Podejrzewam. Nie wiem, czy warto tamtego ścigać. Więc na razie sobie zobaczmy na spokojnie, jakie mamy promocje. Czyli mamy tak. Thor. Kto jeszcze jest do promocji? Xtreme. Matejko. Was troje, dobrze. To teraz muszę tylko zobaczyć, kto kim jest i co mu brakuje. Thor, piechur. Ty jesteś piechurem, Thor. No to zaraz będziemy cię tutaj... Thor. Perki, piechurem, tak. Recover masz. Czego ty w ogóle jeszcze nie masz? Niech ja zobaczę na moją listę. Steelbrow nie masz. Colossus, Fortified Mind, Steelbrow, Fatigue, Resolve. Można by ci dać to Steelbrow jako piechurowi. Teraz tak. Plus 3, Melee Defense, Resolve podciągnąć, 3 HP podciągnąć. W sumie HP to jeszcze możemy ci kolosem podciągnąć, więc ja bym ci podciągnął Resolve. Dobra, następny jest Xtreme. I Xtreme jest tak. Gdzieś ty jest na moje. Też piechur. Underdog potrzebujesz. Underdog. Dobra. I tak. Plus 2. Kolosa masz wziętego. Weźmy Fatik ci jeszcze dajmy. Flail Mastery możesz mieć, ale. Albo Weapon Mastery. No zobaczymy. No i Matejko. Matejko. Piechur też heavy. Rotacja. Na razie rotacja. I tak mamy. Tu jest plus 1, to jest cienko, ale tak. Melee Defense na pewno, HP na pewno, Resolve na pewno. Dobra. To jesteście już tutaj poprzydzielani. Teraz wchodzisz tak. Manuel. Tak, wy jesteście ranni. Zabójca. No i chyba tyle. Zobaczmy, czy ktoś jest w stanie zaraz. Co tu mamy? 90, ale nie zasłania tego patrzenia, więc nie wiem, czy nie warto by na zero widać. Zamiast 80 możesz sobie wziąć 90. A 80 można dać na przykład zwiadowcy. Właśnie. To jest taka korzyść z tego, co tutaj mamy. Arming Sword. Arming Swordów to mamy od groma jeszcze trochę. Minus 30. Fatigue. Ty masz w tym momencie 12. No. To z 18 ci zajdzie. 60, 55. 68, dwie gwiazdki, ale ty i tak masz lepszą teraz, 250. No, to tobie nie ma co. 58 to jest cienko. 63, Harkot. 63.
Nie wiem, czy to by było... Ło, panie, to chyba za ciężkie dla was jest. Ty też masz porządną zbroję. 70. Nie widzę na razie kogoś, kto byłby w stanie po prostu wziąć. 93, Kruszas. Kruszas możesz wziąć. Jesteś w stanie to udźwignąć i jeszcze jesteś w stanie machać mieczem. Co prawda troszkę ci to zmniejszy możliwości machania mieczem, no ale trudno. 115. Sprawdzam, czy jeszcze ktoś nie ma czegoś gorszego niż 115. Tu wydaje mi się, że wszyscy mają 115. Nie, ty masz, Lisz masz 110. Ale fatigue masz kiepsko. No to niewiele zmienia. To sobie rejtą. No dobra, to chyba wzięliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić. Teraz zobaczmy na tą lokację. No zakładam, że tak, że małe tarcze będą potrzebne. Te możecie mieć takie, nie tą, tą se weź, albo tą se weź, bo ta jest nieuszkodzona. Aha, w ogóle ty masz, ty schodzisz do rezerwy, bo jesteś ranny, Tiberius. Poza tym już miałeś, że tak powiem, tyle prezentów w tym momencie, w tym odcinku, rzucali wszystkim w ciebie, naprawdę, wszystkim czym mogli. Adam może wejść na przykład zamiast ciebie. To jest jeszcze ranny. Święty, jesteś niewiele ranny, więc może dasz radę. No dobra. Ty jesteś bardzo ranny? Ty jesteś troszkę ranny. Więc ewentualnie zamiast ciebie bym dał Matejko. Matejko nie był teraz... Matejko był teraz awansowany. Xtreme też, coś mi się tu pomieszało. Tiberius... A, wy wszyscy troje byliście. No dobra, to zostańmy przy takiej konfiguracji. Ile mamy minut? 22. Aha, bo jeszcze jedna rzecz. Lisz jest dalej ranny. 58, co ty masz tutaj? Pierced chest. Minus 20% maksimum fatigue. Nie wiem, czy ty nie byłbyś w tym momencie potrzebny. Mimo tego słabego fatigue, bo jak to są nieumarli, to jednak... Tylko może to tak zróbmy. No i co? Atakujemy to? Zakładam, że część z nich wyemigrowała tutaj w górę. Chyba, że tamtych będziemy gonić i spróbujemy tak najpierw tamtych załatwić. Czy ja wiem, na jedno wychodzi. Zobaczmy, co to za lokacja. Najpierw się wycofamy. Wracam po przerwie. Niestety okazało się, że ten wredny nekromancer, który tutaj na nas czeka, po prostu wywołał wichurę, która spowodowała brak prądu u mnie. No i niestety całe szczęście, że nagrał się, że udało mi się zatrzymać w porę nagrywanie. Dzięki UPS-owi udało mi się to szybko jakoś ogarnąć i że był autosave, więc możemy sobie powtórzyć tą misję. Ale to na pewno jest tak, że nekromancer na pewno coś tam chowa i wtedy nam pewnie tak szło, żebyśmy coś odkryli, coś co on chowa po prostu w tym tutaj swojej kanciapie Vacated Dwellings, więc musimy koniecznie tą misję przeprowadzić. Spróbujmy jeszcze raz. Jak teraz znowu prąd wyłączy, to po prostu się wkurzę. No dobra, myślę, że całkiem dobrze stoimy, więc nie będziemy się stąd ruszać w ogóle. O 22 wrogów jest, no całkiem sporo, ale głównie hołota, znaczy hołota to zombiaki i trochę opancerzonych zombiaków i chyba duchy, no i nekro. Tu jest. To jest właśnie ten gość. To jest ten gość. Myślę, że trochę do przodu może by się spróbować, tylko że nie wiem, czy zdążymy teraz już. Troszkę
Bo można byłoby przesunąć naszych łuczników trochę do przodu, ale to w następnej turze. A, w zasadzie to możecie, kurczę, trochę strzelać, co ja robię. No dobra. Ach, musiał niestety wskoczyć. A co nas tak mało jest? Nie, dobra. Spróbujemy się jakoś tutaj ogarnąć. Może się to uda zrobić, ale widzę, że będzie trochę kiepsko. Przejdźmy trochę do przodu. Dobra, o to chodziło. Żeby zająć pozycję troszkę bardziej z przodu. Poczekaj chwilę. Tak. Tak. Reszta trochę do przodu. Ty możesz tam od góry zacząć coś działać później. A, gdzież on go tam wytegował? Dobra, bo ja tu potrzebuję jakoś łuczników przesunąć na miejsce. Reszta musicie wytrzymać ten napór zombiaków. No, ale ich jest dużo. Tego trzeba będzie załatwić, ale ty się nie ruszysz, zabójca. O, duszki przyszły. Manuel, możesz spróbować. Co, już się zmęczyłeś? Jeszcze nic nie zrobiłeś nawet. A, zapomniałem, że ten tu jest. Pomylił mi się z moimi. Dobra, a wy spróbujcie tu. Ten jest groźniejszy, bo ma broń. Ty musisz tu stanąć. Dobra, teraz będą straszyć. Podejdź tu. Dobra, Adam, zajmij tu miejsce. Reszta się przebija tu do przodu. A, tego miałem trafić, a nie tamtego, ale dobra. Ty możesz tu się tego spróbować wymanewrować. Ten ma fajne wdzianko. Leć duszka, zaangażuj tam. Ty na razie nie musisz trąbić. Tego troszkę poharataj. No, jesteś w zasięgu, ale niestety musimy tamtych pierw rozwalić. Tak od tyłu, widłami. Ten ma groźną broń. Dobrze, rozparcelowywują ataki. A, jednak będą go bronić tam. No, wystraszy się ktoś? Nikt się na razie nie wystraszył, ale mało brakuje. Ty poczekaj chwilę. A, poszedł poza zasięg, kurczę. Załatwiać te duszki, proszę. Już ich niedużo zostało. Jakieś 14 sztuk. 13. Plus te, co, które znowu się, że tak powiem, powstaną. Dobra, duszek załatwiony. Dobra, zobaczymy, jak on będzie tutaj
Ty idź trochę do góry, bo widzę, że tutaj zabójca troszkę pęka przed tymi duchami. A, na tyłach nam się zrespawnowali. A dobra, wszyscy trzymają się twardo. Rany, ile on ich tu wskrzesza, kurczę. O, ten jest, kurczę, z wdziankiem. To jakiś akolita. Wiesz co, weź zatrąb i nic nie zrób. Dobra, naciskamy. Aha, wy... Nie możecie podejść bliżej. No. Że też, kurczę. Chyba prędzej dojdziemy dwuręcznym. Znaczy, prędzej Janusz i Harkot dotrą. Niż nasi łucznicy. Tutaj, kurczę. No nie, musimy o jedno do przodu iść, tylko oni się będą tutaj odtwarzać, co jest troszkę głupie. Dobra, temu wdzianko trzeba zniszczyć. Czerwone to nie będzie znać. No, wiedziałem, że oczywiście tak będzie. Ugryzł go! Dobrze. Niedobrze. Ty na szczęście, Agar, masz odpowiedniego perka, więc możesz sobie odejść stąd. Całkiem duża mobilność, muszę powiedzieć. Dobra, ty możesz nawet podejść tu gdzieś. Dobra. Szybko, szybko musimy to zrobić, bo znowu zacznie, że tak powiem, ten. Prąd mi wyłączać. Dobra, wy tam możecie zostać sobie z tyłu. Ty musisz, Janusz, wyrwałeś się troszkę przed szereg. No ale... Cóż. Dobra, dobra. Reszta do przodu. Dobra, tego jeszcze dziabonga rozwalić. Ty lecisz od góry tutaj. Zaraz się przebijemy. Mam nadzieję. A jeszcze będzie trochę czarował. Dobrze. Dobra, mamy go już prawie na widelcu. A, ty się zmęczyłeś, Nazir. Trudno. Dobra, i został tylko sam. Agar, poślij mu strzałę. No, jeszcze sobie... Ile żon ich będzie odtwarzał, kurczę, no.
Dobra, martwy, Nazir go załatwił. Dobra, zobaczmy, co on tutaj chował. Mamy jakąś promocję w ogóle? Nie mamy żadnej promocji, ale trochę doświadczenia żeśmy zdobyli. O, Bloody Gustav's Honor, 239, fatigue minus 22 i troszkę złota. No proszę, to chował. Dlatego prąd mi wyłączył. Ha. Zobaczmy, czy ktoś w ogóle może coś takiego nosić, kurczę. To jest jakaś rzadka zbroja. Co ona w ogóle daje, oprócz tego, że ma ten... zwykłe, zaraz porównajmy z taką. Ta ma fatigue minus 30, a ta ma minus 22. Co prawda jest 239, nie 250, ale ktoś będzie musiał dostać tą fajną zbroję. Zobaczymy kto. Ale to już myślę w następnym odcinku. Na razie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. O, mamy promocję, ale to w następnym będą. I pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.